Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry The Hunter Call of the Wild. Dzisiaj mam zamiar udać się do jednego z trzech nowych rezerwatów, w sensie nowych z mojej perspektywy, gdyż ostatni nowy rezerwat, na jakim grałem, to była ta sawanna afrykańska, natomiast nie grałem jeszcze na trzech rezerwatach, czyli w Cuatro Colonias, w tym tutaj, w sensie Cuatro Colonias w Hiszpanii, na tym rezerwacie w Ameryce Południowej i rezerwacie na Alasce. Ja postanowiłem, że będę chciał udać się do tego właśnie rezerwatu w Hiszpanii. Tak więc lecimy. My family have held our vigil over these majestic swathes of countryside for generations. No i początek tutaj standardowy, w sensie chyba na każdym poprzednim rezerwacie się to wszystko zaczynało tak samo, czyli najpierw ogólnie jak wygląda, jest pokazywane, jak ten rezerwat wygląda, jakaś tam postać, która nas w tym danym rezerwacie prowadzi, coś tam gada. Ja z reguły się na tym jakoś za bardzo nie skupiam, tylko nie mogę się doczekać, aż w końcu będę mógł tutaj zapolować. I już widzę, że okej, bardzo fajnie ten rezerwat wygląda. No, mam nadzieję, że fajnie mi się tutaj będzie polować. Chyba, czekajcie, jak się zaczynało rozgrywkę na nowym rezerwacie, to zawsze było najpierw trzeba było odblokować jakąś kryjówkę, chyba jakąś wieżę też obserwacyjną, więc zobaczymy, czy tutaj jest tak samo, czy czegoś nie zmienili. I też, właśnie, bo to jest chyba jeden z tych nowszych rezerwatów, czy nie, więc ciekawi mnie, czy jakoś tutaj oprawa graficzna została poprawiona, w sensie... No nie wiem, bo tak czy inaczej te podstawowe mapy też wyglądają bardzo ładnie. Ale tutaj, no, o kurde. To jest jedna z najładniejszych gier po prostu, jakie do tej pory wyszły, serio. Cudownie to wygląda. Chyba muszę się tam udać. Ja tej babki nie słucham, co ona tam gada. O, już jakieś pierwsze tropy. Sarna. Nowy rezerwat to oczywiście nowe widoczki, ale również nowe typy zwierząt, na które można zapolować. Choć sarna, no sarny to już ja wcześniej spotykałem, ale na pewno jakieś inne nowe gatunki tutaj się znajdują. Dobra, czyli na początek będzie trochę tego wstępu do tego rezerwatu, a później już mam nadzieję, że uda mi się na porządnie zapolować. Tylko najpierw odblokuję tą wieżę obserwacyjną, taką dziwnie wyglądającą, później pewnie obóz. I zaraz się postaram coś upolować. Ogólnie ekwipunek, w sensie sztucer, wszystko takie same jak w poprzednim odcinku. Jakoś nic nie zmieniłem, choć oczywiście będę to zmieniać, jakieś tam, wiecie, sztucery, z których korzystam. I tak dalej, że nie będę cały czas grać na tym samym. Ja w sumie się już tutaj rozejrzę, bo mam nadzieję, że uda mi się coś wypatrzeć. O, i jest! Dzik! No nieźle, zastanawiam się, czy już strzelać, czy może z tej wieży strzelić. Oj, korci mnie, ale też, kurczę, dosyć daleko są te dziki jednak, więc nie wiem, czy ryzykować. Strasznie daleko, o, czekajcie, coś tutaj... Sarna, no to nie, to już wolę dzika jednak. Ale jest naprawdę bardzo daleko, boję się, czy... Tylko ich nie spłoszę, gdzie one były, bo już się zgubiłem. O, tam są. Nie no, to jest masakrycznie daleko. Czekajcie, ten sztucer ma lepszą lunetę. Ale też jest mocniejszy, nie na dzika. Ach, nie wiem, czy nie zaryzykuję. I czy nie strzelę. I tak pewnie zaraz to jakiegoś innego zwierzaka wypatrzę, więc strzelę, udam się na wieżę i później wytropię ewentualnie te dziki. Dostał chyba. Dosyć mocno podniosłem celownik, bo... Dosyć daleko jednak te dziki były, więc wziąłem pod uwagę opad kuli i mam nadzieję, że dosyć dobrze wziąłem to pod uwagę. Tu takie dziwne są te wieże obserwacyjne, w sensie takie typowe tutaj hiszpańskie jakieś, kurcze, nie to co na przykład w Ameryce. I już widzę tutaj jedną dosyć sporą zaletę, a przynajmniej w tej części rezerwatu, coś co ja naprawdę bardzo lubię. O, chwilę, gdzie jest tutaj? Coś mi... Kurde, coś tu ryczało, ale... Już teraz to palicho. W sensie, moment, najpierw zobaczę... Okej, tak ten rezerwat wygląda. No, wydaje się taki dosyć spory. Więc teraz... O, tutaj muszę zająć ten... O kurczę, czemu w tamtą stronę?
Nie chcę mi się tam biec, ja muszę tego dzika tropić. Wiecie co to pierdziele, tym bardziej, że pieszo. Mimo iż mam kłady, to nie mam żadnego obozu, więc nie mogę kładem podróżować. Dobra, to wiecie co, ja się tam udam, ewentualnie sobie tamten odblokuję. A tam dotrę później kładem może. W sensie, a kurczę, powinienem się bardziej... Ja tak pobiegłem za tymi dzikami, a może się trzeba było jednak rozejrzeć, póki byłem na tamtej wieży. Zaraz będę tamte dziki gonić. Na razie rezygnuję z podążaniem za tym tutorialem, za tym wprowadzeniem do tej mapy. Dobra, wiem, że te dziki były gdzieś tam. To tylko teraz wystarczy znaleźć ich trop. Wiecie co? Odnoszę wrażenie, że ja chyba tamtych dzików nie trafiłem. W ogóle nie trafiłem tamtego dzika, bo tak szukam tutaj śladów krwi i coś nie mogę znaleźć, więc... Nie trafiłem chyba. Albo strzeliłem zbyt wysoko, albo zbyt nisko, bo za Chiny nie mogę znaleźć śladów krwi, więc być może... Myślałem, że trafiłem, nie wiem. Myślałem, że trafiłem serio, ale coś nie mogę znaleźć, żadnych śladów krwi, więc... Uznaję, że chyba jednak mi się nie udało. Ale wypatrzyłem sarnę. I spróbuję zaraz tamtą sarnę wytropić. Bo chyba naprawdę wydaje mi się, że tego dzika nie trafiłem, że... Nigdzie nie widzę tutaj... W sensie jest mnóstwo tropów, ale żadnej tutaj plamy krwi, kałuży, no nic. Czyli chyba serio nie trafiłem. No proszę, tego się nie spodziewałem. Czy one tam w ogóle są gdzieś, czy naprawdę jakoś daleko uciekły? Dobra, na razie ich nie widzę, więc ogarnę tamtą sarnę, bo mi się jakaś napatoczyła. I zacząłem o czymś mówić wcześniej i nie dokończyłem, czyli już widzę, że ten rezerwat może mi się spodobać, bo jest tutaj coś, co ja, kurczę, jednak bardzo lubię, czyli otwarte tereny, gdzie jest naprawdę bardzo dobra widoczność, w sensie daleko można wypatrzeć zwierzynę z naprawdę daleka, w sensie też zwierzyna może nas wypatrzeć, ale mam nadzieję, że ja wypatrzę zwierzynę szybciej niż ona mnie, bo... Kurczę, a tu jakiś zając jeszcze był. O, to może go zobaczę. Zając szarak. Chyba czegoś takiego jeszcze wcześniej nie widziałem. Nie napotkałem na taki gatunek. Chyba. Gdzie była ta sarna? Gdzieś tutaj. Czyli, bo wiecie, czasami denerwujące było takie na tej mapie, czy to amerykańskiej, czy europejskiej, tej początkowej. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Tamto, ojeju. Lasy gęste bardzo w wielu obszarach mapy, więc tutaj, tak samo jak na Afryce, otwarte przestrzenie, no jest, ale tempo krwawienia małe, no to tak nie mam jakichś dużych nadziei. Choć trochę mnie to dziwi, bo myślałem, że dobrze trafiłem. No ale nic, spróbuję zaraz, zobaczmy. Mimo iż małe, to jednak to taki całkiem kaliber. A sarenka to wiecie. Ej, co tu jest? Tu jest zając gdzieś? Kica? A ja go nie widziałem? O jest, skurczybyk, patrzcie. Tylko, że... Nie trafiłem? Co jest? Nie wierzę, że go nie trafiłem. Masakra. W sensie, w ogóle ten sztucer, żeby z niego strzelać do zająca, to jest po prostu... No niefajne, że strzelam do tego zająca z takiego sztucera, ale no... Cholera, chciałem go upolować. Patrzcie, on kica sobie i żyje, nie mogę go trafić. Dobra, teraz już oficjalnie leży. Czyli chyba jednak trochę zbyt wysoko może celowałem, czy coś, bo jednak, wiecie, on nie był aż tak daleko. Oj, wiem, że z takiego sztucera do takiego małego zajączka to tak nie za bardzo, ale cóż, no chciałem go po prostu upolować na pewniaka, bo nie mam nic innego, o, już widzę tam sarnę. A jeszcze takiego zająca nie udało mi się wcześniej upolować, ale sarna na szczęście leży. To dobrze, chociaż tutaj już... Dwa zwierzaki upolowane, czyli taka tutaj sarna. No, nic nowego, już tyle tych saren upolowałem, między innymi na tym europejskim rezerwacie, że no nic nowego. Tutaj ją trafiłem? Kurczę, to serio, ja jakoś za wysoko teraz celuję, nie wiem. Źle, znowu źle tak trochę. Patrzcie, mam rokowo w ogóle przeleciałoby między jej głową a jej szyją. Jak tak widzę i miałbym zdziwko. Nie, ja za wysoko celuję, kurczę, to jest jednak... Ale w sumie wiem dlaczego. Dlatego, że... Mam znacznie tutaj lunetę lepszą na tym mocniejszym sztucerze, mocniejsze przybliżenie niż na tym słabszym.
I wiecie, przez tą różnicę przybliżenia czasami źle idzie ocenić odległość. Przynajmniej to mam na swoje usprawiedliwienie. Dobra, jeszcze tego zająca tu ogarnijmy. On to... Punktacja będzie zerowa, bo ja go chyba rozerwałem na strzępy tym sztucerem. Tylko ja muszę go wytropić teraz. Ale fajny generalnie tutaj klimacik, widzicie, o proszę bardzo, jakieś tutaj ściernisko z belami słomy. O właśnie, wyobraźcie sobie, jakby w farmingu była taka grafika. O kurde! Tutaj ta gram chyba w farminga 22 po prostu. Miłość 19 ma naprawdę bardzo ładną grafikę, to jednak The Hunter ma na pewno lepszą, więc tak by mógł wyglądać kolejny farming. Właśnie, takie by mogły być widoczki. Dobra, nie ma co gadać, tutaj idę szukać tego zająca. Ale jak skurczybyka jest, wiecie, trudno wypatrzeć. No leży tutaj. Skubaniec. Czyli trafiłem, strzeliłem trzy razy, trafiłem go z ostatnim razem. Masakra. No cena oczywiście tutaj słaba, nie ma się co dziwić. Dobra, to zatwierdzam. I szukam jakiejś kolejnej potencjalnej zdobyczy. W sumie ja tu jestem blisko jakiegoś... No, ja się będę kierować w stronę tamtego schroniska, żeby sobie już odblokować je. Wtedy sobie kładem śmignę do tamtego drugiego. Więc postaram się teraz tam kierować. I mam nadzieję, że uda mi się wypatrzeć coś może jeszcze większego. W sumie nie pamiętam, jakie tutaj są gatunki zwierząt dostępne. Ale jest trochę nowych. Na razie tutaj ten zając. Jakiś tam? Kurczę, jaki to był dokładnie gatunek? Szary, dobra, nieważne, zając i sarna, więc liczę, że zaraz uda mi się wypatrzeć coś, może coś nowego. A właśnie, szkoda, że te dziki mi spierdzieliły, to też bym miał już dzisiaj dzika na koncie. Dobra, to teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Otwarte tereny, jak widać, ale zwierzyny, no właśnie zwierzyny nie widać. Dobra. To nic, będę tutaj szukać dalej. Zwierzyny co prawda żadne nie napotkałem, ale przynajmniej udało mi się dotrzeć do tego schroniska, więc sobie odblokujmy. No i to jest, wiecie, fajne, że każde schronisko na każdej mapie to jest takie, wiecie, w stylu rejonu danej mapy, a nie, że jest to po prostu jakiś namiocik czy coś. Dobra, to sobie odblokujmy. I zaraz będę chciał tu zobaczyć, jak wygląda wnętrze domu, bo pamiętam, że kiedyś, na początku po premierze, tutaj nie dało się w The Hunterze do domu wchodzić, do tych schronisk. A teraz się da. Wiecie, niby pierdoła, ale spoko. Można zobaczyć wystrój wnętrz. Taki dodatkowy klimacik. Nawet łazienka, wow. Nieźle, nieźle. Fajne schronisko, pomieszkałby w takim trochę na wakacjach. Dobra, to ruszam dalej, choć w sumie nie wiem, w którą stronę. Czekajcie, bo tu odblokowałem to schronisko, więc może jakoś tu zobaczyć, co to jest w ogóle. A następnie udam się w jakieś dalsze tutaj części tego rezerwatu, z tym, że widzę, że akurat pola są bardziej w tej części, widać to na mapie, takie obszary jaśniejsze to pola, a tutaj widzę, że już tych pól nie ma, więc są jakieś tam lasy, góry, zróżnicowanie, czyli w miarę spore, więc zobaczę, pójdę dalej i zobaczę, jakie tam jeszcze ładne widoczki ta mapa skrywa. Więc tym punktem, tym znakiem zapytania na mapie była Ambona, aczkolwiek zobaczę, ile ona kosztuje. Nie wiem, czy chce mi się ją budować, z tym, że chcę zobaczyć, jak one tu wyglądają, bo one na każdym rezerwacie trochę inaczej wyglądają. A muszę sobie kupić lornetkę z dalmierzem, więc nie wiem, czy na to chcę kasę wydawać. Jak to się kupowało? 2100. No dobra, kupię, zobaczę, jak to wygląda, bo tam jakieś sarny wypatrzyłem koło tamtego jeziorka. Mam nadzieję, że mi nie uciekły. Są. Proszę bardzo. Ale się rozejrzę, czy jeszcze nie ma tutaj czegoś innego, bo może zaraz tu jakieś duże zwierzę mi podejdzie. To wolałbym do niego strzelić, aniżeli do tych saren. No ale dobra, skoro są, to nie będę wybrzydzać. I którąś z nich zaraz tutaj sobie ustrzelę, zambony. Rzadko ja w sumie strzelam w The Hunterze zambony. Dobra,
To oczywiście, żeby znowu jakoś nie przestrzelić za wysoko tego celownika, bo przecież one nie są aż tak daleko. Jedna. Druga. Pięknie. Mam nadzieję, że w miarę to były dobre trafienia. Już tak zastanawiałem się, czy nie strzelić tylko do jednej, ale no ta druga tak stała, wiecie, uznałem, że dobra, będą dwie pieczenie na jednym ogniu. Chyba, że jedna uciekła w drugą stronę, druga jeszcze tam, gdzie indziej i zaraz będzie problem z ich tropieniem. Ale oby nie, o chwilę. Ej, to samiec jest chyba, tak? Jeszcze sobie tutaj postanowił przyjść. Chyba tak, dobra, czekajcie, strzelę jeszcze do niego. Chodź, 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 chodź. Leży. Czysty strzał. Miał poroże, więc zakładam, że to jednak był samiec. Dobra, to... A nie wiem, gdzie on wcześniej był, że go nie zauważyłem. Tutaj już widzę... Leżą dwie, dobra. Trzy sarny upolowane, pięknie. Czyli jednak zakończę swoje dzisiejsze polowanie tak w miarę dobrze, bo bałem się, że... nic jeszcze nie znajdę, prócz tamtej pierwszej sarny i tamtego zająca, ale jest. No też znowu trochę za wysoko, kurde. Muszę się bardziej postarać. No ale w kręgosłup to wiecie, od razu tam... od razu padła, dobra, więc to pierwsza. Tu leży sobie druga. I też w kręgosłup, nadal jakoś nie wiem, jak ja tutaj strzelam za wysoko. Też tutaj ona w kręgosłup właśnie za wysoko, ale dobrze, bo od razu padła. Nie wiem, ja jestem jakoś do Battlefielda chyba przyzwyczajony, bo tamta kula straszliwie... Długo grałem w Battlefielda 5 i tamta kula straszliwie, wiecie, mocno one opadają. I jakoś, nie wiem, mam dalej przyzwyczajone, wiecie, żeby strzelać jak w Battlefieldzie. I tutaj jest już, jak widać, samiec, który padł za pierwszym strzałem. Czyli musiałem go naprawdę nieźle trafić, zobaczmy gdzie. Wątroba, brzuch. No, spoko, choć wiecie, ja tak najbardziej to wolę celować w serce, no ale już i tak jest git. Fajnie, fajnie, nawet go sobie tutaj zapiszę. Po prostu. Może zachcę, czasami jakieś fajniejsze może okazy bym zapisywał, no to nie było jakieś nie wiadomo co, jakieś rzadkie albinosy czy coś, ale zapiszę może, o tam jest jeszcze jedna, zapiszę i może kiedyś się wypcham, nie wiem czy do tej strzelać czy nie, no już może ją oszczędzę na dzisiaj, a nie, w sumie muszę zarobić na nową lornetkę. Nie mogę zbadać tropu tej krwi, więc nie wiem w sumie. Tego pierwszego strzału, tam gdzie ją trafiłem, więc nie wiem jakie to jest krwawienie. Ale mała jest ta plama, więc raczej takie dosyć słabe, no. Małe, ale nie, to jest sztucer, wiecie, on ma bicie, więc... raczej nie powinienem jej długo tropić. Czyli wypadałoby, że dzisiaj naprawdę zacnie... pięć saren, jeżeli tą znajdę, plus zając. Czyli kurczę, naprawdę bardzo udane polowanie. Nie ma co. Tylko, wiecie, no chciałbym jakiś... inny gatunek zwierzęcia polować, tak same sarny to trochę nuda, ale mam nadzieję, że tu jest jakaś jeszcze jedna, dobra, już jej daruję, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku już uda mi się natrafić na jakieś inne gatunki zwierząt, bo oczywiście nadal pozostanę tutaj w Hiszpanii, zanim się przeniosę na inne mapy. Kurde, jak ta mapa pięknie wygląda, te słoneczniki, wszystko, no ojeju, ale by się pochodziło po czymś takim, po takim polu, właśnie na wakacjach. I jest czwarta sarna. Zobaczmy. No, zdziwiony jestem trochę, że jakoś mocniej jej się nie wbił ten pocisk, ale okej. Ważne, że udało się upolować. Więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć. No, temu zańcowi to już daruję. Serio, niech ucieka.